W przestrzeni kosmicznej droga, jaką przebywa asteroid, jest wprost proporcjonalna do czasu. W 6 godzin asteroid pokonał 4800 km. Znajdź stałą proporcjonalności. No dobrze, więc może najpierw droga, może d to niech będzie droga, czyli d to jest droga. No powiedzmy w kilometrach. Kilometrach. T to jest czas. No, czas w godzinach, powiedzmy. No i wprost proporcjonalne, to znaczy, że droga jest pewna stała razy czas. No, oczywiście tą stałą tutaj możemy oznaczyć przez V. I oczywiście ta stała to jest po prostu prędkość, czyli V to jest stała proporcjonalności, stała proporcjonalności. No i w naszym wypadku to jest prędkość. No, w czym ona jest? W kilometrach na godzinę. W kilometrach na godzinę. No oczywiście to oznacza, że ten asteroid gdzieś jest daleko w przestrzeni, daleko od Słońca, daleko od innych planet, no, że z dobrym przybliżeniem, prawda, jego ruch jest jednostajny, prawda, porusza się ze stałą prędkością. No i oczywiście, skoro wiemy, że te rzeczy są wprost proporcjonalne, czyli D, czyli 4800, no to jest właśnie nasza stała razy czas, czyli 6. No wobec tego, jeżeli podzielimy obie strony przez 6, prawda, czyli 4800 podzielić przez 6, to jest właśnie V, a 4800 przez 6 to jest, ile? 6 razy 8 to jest 48, czyli to jest 800. Czyli V to jest 800, no i jednostką naszej stałej jest kilometry na godzinę. Prawda? Ta stała to jest prędkość, wobec tego prędkość w tym ruchu tego asteroidu jest 800 km na godzinę.